Strefa cienia jest mrocznym odbiciem tego, co znacie ze sfery materialnej. Jest mrokiem, który nie da się przebić żadnym światłem, gdzie wszystko jest szare, nie ma żadnej barwy. Nawet wy, pojawiając się w niej, na pylistej ziemi, wydajecie się bardziej wyblakli. Jakby kolory z waszych ubrań, z waszej skóry, z wszystkiego, co trzymacie, stały się o wiele mniej jaskrawe. Nie widać źródła światła, aczkolwiek poprzez odcienie szarości i czerni można rozróżnić poszczególne przedmioty i wszystko, co jest na horyzoncie. Obserwuję moje ręce. Z przodu, z tyłu. Niesamowite, braciak, widzisz to? Wszyscy tacy jesteśmy. Wszyscy wyglądamy niewyraźnie. No. Mężczyzna, który was tu sprowadził, ten czarodziej, wydaje się, jakby nabrał sił, jakby był właśnie w swoim żywiole, jakbyście rybę wrzucili z powrotem do wody. Ale dalej jest w kajdanach? Nie, kajdany zostały mu zdjęte. Dlatego musimy mieć na niego oko. Przy czym jest jeszcze jedna sprawa. Cały czas, od momentu, kiedy się tu znaleźliście, czujecie się, jakby coś was obserwowało. Dopiero co postawiliście tu nogi, ale czujecie się, jakby ktoś z mroku, gdzieś z ciemności, z boku, gdy rozglądacie się, na was patrzył. Dungeons and Dragons to świat heroic fantasy. Tutaj muszą być smoki, elfy, czarodzieje, a jak czarodzieje, to też czary. W tym przypadku wprowadziłem troszkę magii cienia, która nadaje pewien mroczny charakter tej sesji i może nieco straszyć graczy i widzów. Co chwilę jakiś szept przelatuje przez powietrze, przez co odwracacie się w drugą stronę, nie wiedząc, co tutaj się dzieje. Wieje nieprzyjemny, chłodny wiatr. Nawet wasza skóra nie wydaje się wydawać naturalnego swojego ciepła. Jesteście w mrocznym odbiciu świata, w mrocznym odbiciu żywych. Zostawcie. Cały czas czujecie się nieswojo. Słuchaj, rozglądamy się po okolicy. Gdzie mamy iść? Zakładam, że skoro wiedzą, gdzie jest dziewczynka, to może nie rzucili nas na drugi koniec strefy cienia. Gdzieś blisko. W pobliżu dziewczynki. Tak. Waszym oczom w dali, kiedy wasz wzrok przyzwyczaja się do tych nienaturalnych barw, do braku światła, a mimo tego widzenia różnych przedmiotów, dostrzegacie w dali wieżę. Czarną, samotną, pnącą się do góry, okrągłą wieżę. Taką samą, jak ta, którą widzieliście w piwnicy domu Hillhandów. Tylko, że ogromną, wysoką, sięgającą mrocznego, ciemnego nieba. Nie z papieru. Nie spodziewałeś się tego. No nie, patrzę na tego czarodzieja. Dobra. Prowadź, magu. Jak, chodźmy tam jak najprędzej, nie podoba mi się. Prędzej tam dojdziemy i znajdziemy dziecko, tym szybciej sobie wyjdziemy. Dokładnie tak. Szybkim krokiem ruszył w tamtą stronę, kiwając głową na to, co powiedziałeś. Cienie wokół was wydawają się ruszać. Niektóre rzeczy, które nie powinny rzucać tak długich cieni, rzucają je. Inne, które powinny rzucać długie cienie, nie robią tego. Tańczą wokół was. Cały czas szepty, które docierają do waszych uszu, sprawiają, że jesteście nieustannie nerwowi i nieustannie cały czas skupieni i przygotowani na atak. Nie chcielibyście żyć w takim miejscu, nie wyobrażacie sobie, jak można żyć w takim miejscu, aczkolwiek ty wiesz, że wielu magów cienia przebywa tutaj o wiele dłużej, niż normalny śmiertelnik powinien to robić. W końcu jednak po krótszej, na szczęście, niż dłuższej wędrówce docieracie do podnóża wieży, która pnie się tak wysoko, jak potraficie niemal sięgnąć swoim wzrokiem. Jest wąska i nie widać na niej tutaj żadnych drzwi, żadnych okien, żadnego wejścia, zahaczki, czegokolwiek, co można byłoby poruszyć. Czyli to miejsce to jest tak nasz świat, tylko w krzywym zwierciadle. Jest tak. Przy czym niektóre rzeczy, które gdybyś chciał na przykład dotrzeć do miasta Waterdeep albo Neverwinter, które znajduje się tutaj jako mroczne odbicie, niektóre rzeczy są poprzestawiane, inne są w innych miejscach, inne są większe, mniejsze. To jest samo to Shadowfell, czy to nie jest to? To nie jest to samo. No dobra, czyli jeżeli weszliśmy tutaj z Waterdeep, to niekoniecznie musimy znajdować się w Waterdeep, Krainy Cienia, tylko to może być dalej. Tak.
Tak jest. Okay. Nic, poza, staram się przywołać do głowy wszystkie szczegóły, które widziałem na tej makiecie, która zresztą zdawała się tak rzeczywista. I porównuję to ze ścieżką, którą prowadzi nas mag, starając się wyczuć, czy on prowadzi nas tak, żebyśmy dostali bezpiecznie do wieży, czy raczej próbuje grać jakieś swoje interesy. Mag nerwowo się rozgląda, podobnie jak wy. Aczkolwiek widać, że ma tu, on jest tutaj w swoim żywiole. On ciężko jest dostrzec w ogóle jego twarz, tylko patrzy się przed siebie wzrokiem i czuje, że jakby coś go ciągnęło do tej wieży. Natomiast co do twojego pierwszego pytania, wieża jako makieta nie miała nawet wejścia od góry, także nawet wspięcie się do góry nic wam nie da. Okej, no to musimy zawierzyć magowi. No, no tak, to, to tutaj wejście do wieży jest poza moim zasięgiem. Nie otworzę jej dla was. Na brutalna siła? W sumie to nie jest pierwsza wieża bez drzwi, którą próbowałem oblegać. Tylko wtedy poszło znacznie łatwiej, bo kiedy złapaliśmy obrońców, którzy walili na kilometr, okazało się, że wychodzą przez kanały. Nie przeżył ani jeden. Gdybyśmy spróbowali przebić się? Śmiertelniku, głupcze. To jest miejsce, w którym władała niegdyś Szar, sama mroczna bogini. Ona nie pozwalałaby tutaj nikomu wejść. Ci, którzy tutaj wchodzą, robią to tylko za jej wolą i za jej pozwoleniem. No dobrze, to jakie jest rozwiązanie tego problemu, bo nie sądzę, żebyśmy... Ja mam taki pomysł. Może spróbujmy zapukać. Nie zaszkodzi. No. To nie jest tak zupełnie bez sensu, w sensie... Byłaby to dla nas pewna odmiana. No. Byłoby to, po pierwsze, byłoby to ciekawa odmiana. Po drugie, Blackstaff mówiła, że jesteśmy wybrani i tak plotą się nici naszego losu. No to jak bogowie uznali, że jesteśmy... Zasadniczo mamy serum po swojej stronie, więc nie wiem, czy ona w tej domenie ma jakąkolwiek moc, ale może wystarczy, by otworzyć drzwi. Jakby zacznijmy od takich prostych... Usłyszę to twoje słowa. To brat czasu buśniesz. Mężczyzna zaśmie się ponownie. Głupszy, to tak jakbyś próbował... To był śmiech mroczniejszy od samego mroku. To tak jakbyś próbował pochodnie rozpalić pod wodą. Celun nie ma tutaj najmniejszych władzy. Jest możliwe, przyjacielu. To dobra. Którędy do drzwi? Nie ma drzwi. Nie ma drzwi. Ale zaraz... Słudzy Szar, którzy zostali przez nią zaproszeni, często posiadają klucze. Ja tak się podpieram pod bokiem, tak się przeglądam jeszcze tej wieży. Jest na nie cokolwiek szczególnego, jakby czy taka po prostu murowana wieża jest? Rzuć sobie na percepcję. Dobra. W sumie możecie zrobić grupowy test percepcji, tak? Okay. Dobra, 21. No, okej, okay, no to jest wysoki rzut. Na wysokości piętra dostrzegasz szereg symboli, które niczym obręcz otaczają ją. Wydają się jak jakieś czarodziejskie symbole ochronne, które mają zabronić komukolwiek wstępu, kto nie może wejść i tak dalej. Wiesz, że jest to magia, która chroni tą wieżę. Aczkolwiek te symbole kojarzysz, widziałeś już gdzieś je. Widziałeś te symbole, jeden z tych symboli na mapie, dostrzegł go Glam, symbol Szar. Widziałeś jeden z tych symboli na wieku tej tuby, w której była mapa. No dobra, to ja pokazuję palcem. Panowie, a czy my takiego czegoś już nie mamy przy sobie? Wyciągajcie graty. Wyciągam ten tubus, tego oglądam. Czy jest, bo on jest bardziej skomplikowany niż prosty tubus na mapie. Bo on był rzeźbiony, nie? Na tak którejś... Jego oba, te obie zatyczki były rzeźbione. Widzisz, kiedy przyglądasz się, widzisz podobną symbolikę, podobne wzory do tych, które są umieszczone na górze. Ja chciałbym poobserwować twarz czarodzieja, kiedy my wyciągamy te rzeczy i zaczynam je... Czarodziej, widząc wasze starania, wasze rozmowy, uśmiechnął się. Głupcy, tylko godni według Szar, w oczach Szar, posiadają klucz do wieży. Cóż wy chcecie waszymi nędznymi umysłami i sztuczkami tutaj zdziałać? Sprowadziłem was do tej krainy, wy wyjdziecie tylko mając dziewczynkę, ale nie wejdziecie do wieży, żeby ją zdobyć. Zginiecie tutaj i umrzecie w obłędzie. Cóż, jakieś pomysły? No mamy jeszcze coś? Mamy tubus? Tam są te symbole. Mamy coś jeszcze? Pierścionek. Kto ma sygnet Kilhenda? No właśnie, był sygnet Kilhenda.
Ten, który zdjąłeś z odciętego palca. Ja miałem go tego jako ostatni. Nie ma znaczenia. No. Mamy ten sygnet? Mamy, nie? Mamy. Mamy. No to... Tak. Ty go musisz mieć gdzieś w to. Tak, ja go mam. No. Nic więcej mi nie przychodzi do głowy, żebyśmy no, mieli. Dobra, to mam ten tubus nic. I wyciągam ten pierścień, który znalazłem jeszcze w kapliczce i przyglądam się obydwu tym rzeczom naraz. Kiedy otwierasz ten tubus, przyglądasz mu się uważnie z wszystkich stron. Tutaj w tej ciemności, w sferze cienia, dostrzegasz, że jego wnętrze, brzegi są pomalowane fioletową farbą. Ten sam środek jest mroczny, ciemny, czarny. Symbol wygląda szar. Tak jak symbol szar, który wcześniej dostrzegłam. No dobra, to bierzemy te pieczęcie. Ja chwytam jedną, drugą rzucam bratu. To co, przykładamy? Znaczy cztery. No. Trzy? Cztery. Pach. I przekładamy te pieczęcie do wieży. Okej, okay. Przykładacie pieczęcie do wieży. W tym momencie czujecie, jakby coś mrocznego weszło w wasze dusze. Najpierw ciemność pojawiała się przed oczami, po chwili wy i wasi towarzysze znaleźliście się wewnątrz czarnego, mrocznego pomieszczenia, gdzie nie znajduje się żadne światło. Dzięki waszym zdolnościom widzicie w ciemnościach. Z wami znajduje się czarodziej, który stoi uśmiechając się szeroko. Znowu ty? Żegnam panów. Klasnął w dłonie, rozmywając się w ciemności niczym dym. O! Kto by się tego spodziewał? Spotykamy skazańca, który ma jedyną szansę na ucieczkę i kiedy ma do niej sposobność, ucieka. Nie, to było niemożliwe, jak tylko dostanę tego skurczybyka w swoje dnie. Normalnie nie widzielibyście nic, aczkolwiek macie swoje zmysły. Potraficie się poruszać po ciemku. Tutaj nie ma źródła światła, aczkolwiek wszystko emituje mrok zupełnie innego rodzaju, który sam w sobie odróżnia się od innych ciemnych części. Poruszacie się. Ty masz problem. Ja mam amulet i brandula. Masz amulet i brandula. Rzuć na wiedzę religię, proszę cię, Lam. Żaden problem. 16. I brandul był bogiem jaskini, ciemności, który został zabity przez szar. On, posiadając ten amulet, może być działać niczym podsłuch szar. Wy możecie być przez nią śledzeni. Jakby ona nam może to w tej chwili robiło? Ona i tak wie, że my tu jesteśmy. Dobra, nie robimy. Jesteśmy w jej domu. Piliśmy się bogini na chatę. Wami, nie, ona wie, że my tu przed wami schody prowadzące do góry. No. Myślę, że ja się wypuszczę przodem. Tym razem nie będę się z tobą ścigał. Jeżeli nie ma tu żadnych pułapek, nie, myślę, że nie róbmy tutaj nic pochopnego. Także posłuchaj, ja zachowując najwyższą ostrożność, krok po kroku, stopień po stopniu, zaczynam wspinać się. Każdy twój krok, który stawiasz na tych stopniach, sprawia, że czujesz się, abyś wdepywał w jakąś maść, abyś w smołę. Ta maść zaś wydaje się z każdą chwilą piąć się po twoich nogach, po butach do góry w stronę twoich łydek. Rzuć na wolę. Czy to jest... Magiczny rzut. Tak, czy to jest rzut dobrany przeciwko magii? Tak jest. Okay. Powinieneś mieć... Bo gnom... Ja mam advantage. Tak, tak właśnie. Ułatwienie. Sprytne gnomy. No to jest 20. Okej. Okay. Wszystko wokół ciebie szepcze do ciebie czymś, nie słyszysz swoich towarzyszy, tylko walczysz, starając się przełamać strach, który do ciebie stara się dotrzeć. Stawiasz szybko kroki, jakbyś bał się tego, co może wleźć po twojej nodze. Ja moje myśli kieruję tylko do jednego celu, żeby wspiąć się na szczyt. Przestaję myśleć o czymkolwiek innym, przestaję myśleć o bracie, o misji. Właściwie liczy się tylko, żeby pokonać te przeklęte stopnie i znaleźć się wreszcie na szczycie. Więc pnę się mozolnie, okay. Krok po kroku. Schody wiją się wokół, idziecie za nim, tak? Mhm. Podobnie, rzućcie przez na wolę. 12. 21. Okej. Okay. 16. Okej, okay. Wszystkim wam póki co się udaje. Idziecie do góry i czujecie jakby ściany wokół, koło których przechodzicie, również po was sięgały, przytłaczały was swoim ciężarem, starały się was objąć. Cała ta wieża wydaje się żyć i wraz z szeptami, wraz z cieniami, które was ogarniają,
jakby starała się was pochłonąć. Wy czujecie, jakbyście tracili powoli swoją osobowość i stawali się takimi samymi cienistymi istotami, jak ten czarodziej, który przed chwilą zniknął was, wam z oczu. No, Blackstaff uprzedzała, że możemy tu stracić rozum. Dlatego jak najszybciej musimy znaleźć się. Tak jest. Wspinacie się. Nie wiecie, jak długo trwała wędrówka, gdyż każdy krok wydawał się, jakbyście pełzli w smole. Jakbyście walczyli, starali się pełznąć w wodzie po szyję. W końcu jednak dotarliście schodami do rozległego pomieszczenia, o wiele bardziej rozleglejszego niż wskazałyby to rozmiary wieży z zewnątrz. Wieża była wąska, aczkolwiek wysoka. To pomieszczenie jest ogromne, rozległe. Po środku schody płynące się niczym w stronę piedestału do góry z wszystkich stron, zaś na środku tego piedestału znajduje się cienista istota. Kiedy przyglądacie się, widzicie Hillhanda wtopionego nogami do kamiennej, czarnej, mrocznej, ciemnej posadzki. No, szaman. Chodzący tezaurus słowa mrok. Z szeroko rozpostartymi rękami, które od łokci zamieniają się w coś w rodzaju macek, które wiją się we wszystkie strony wokół niego. Jego twarz czarna, tak jak ją widzieliście po śmierci, skrzywiona jest grymasem bólu. Myślicie, że możemy go obejść? Ten to już korzenie tutaj zapuścił, więc chyba raczej nie będzie nas gonił. No jak z nogami? Nie mam pojęcia, tak mam złe przeczucia co do niego. No dobra, to gdzie dalej? Czy gdziekolwiek z tego miejsca da się jeszcze przejść? Nie, nie ma żadnych schodów do góry. Nie widać żadnych drzwi. A aczkolwiek właśnie chciałem to powiedzieć. Za Hillhandem prowadzą schody do ściany po przeciwnej stronie, gdzie znajduje się czarny ołtarz, nad którym wymalowany jest ogromny czarny krąg otoczony fioletową obwódką, znany wam symbol. Na tym ołtarzu leży ubrana w białą sukienkę malutka, niewinna postać. Może uda się przemknąć koło Hillhanda. Spróbuj się. Raczej ten dostrzegł was swoimi oczyma, kiedy weszliście. No to cóż, to jest chyba moment, w którym dla bezpieczeństwa dobywam broń. Tak jest. Tak. Mikstury, które zabrali ze sobą, mogą być przydatne, użyteczne. To ja najpierw może każdemu... Ile tam jest mikstur leczenia? Tam jest 6 mikstur leczenia. No dobra. To po jednej... każdemu po jednej i 3 jeszcze u mnie na zapas. Okay. Bo ja się będę się starał być możliwie z tyłu, plecami do ściany, która w miarę może się nie spływa czymś, nie wyrastają z niej macki. To będzie zabezpieczenie. Tak, tak, jest wypadek. Mikstura zręczności, mikstura teraz siły pozwolcie. I mikstura siły woli. Mikstura siły, zręczności, siły woli co robiła? Zwiększa rzuty obronne na mądrość o 1k4. No, znaczy, ja mam plus 3, więc kto ma... Może się uda z nim dogadać. Ja też mam, wszędzie ale... dużo. Ja mam plus 5 do obronnych na mądrość. A ty masz? Skoro... Ja wiem, no właśnie. A wy jako gnomy macie ułatwienie, to jest jeszcze bardziej spoko. Ja się to zatrzymam. Ja widzę, że już macie plan, ale może byśmy z nim porozmawiali. Powiem tak, wydaje mi się, że skoro chciałby z nami nas zabić od razu, to stałoby się to już dawno temu. Może po prostu chce nam przedstawić swój wielki, zły plan, zanim nas zabije. To i tak warto posłuchać. Brat, zagadajmy, nie? No. Choć mimo to nie wypuszczam broni z rąk, ale zaczynam się kierować w jego stronę, krzycząc: Hillhand, oddaj nam dziewczynkę. A ja jeszcze tak wyrywam tą miksturkę siły od... Ja ci ją daję. Morisa. Tak, dzięki. Wlewałem sobie w gardło i rozbijałem podłogę. No, właśnie Hillhand! Idę za nim. Oddaj dziewczynkę! Słyszycie tak, głos całe metr 20 robi się takie głowa, wielkie. Chociaż jego usta się nie poruszyły. Pani mówiła, że przybędziecie. Pani tego oczekiwała.